Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj tak bardziej z hali udojowej. Temat stricte tyczący się udoju, higieny, niehigieny, generalnie jeśli chodzi o komórki somatyczne w mleku. No to jest ciężki temat, ciężko do tego podejść jednoznacznie, że tu, w tym miejscu tkwi problem, to poprawić i będzie dobrze. Temat jest bardzo złożony, jednakże jeżeli zabieramy się za temat komórek somatycznych, warto zacząć od podstaw, od profilaktyki. Jeżeli to nie przyniesie efektu, wtedy trzeba iść krok dalej. Ja przyznaję się, nie jestem tutaj idealny, nie jestem święty. Temat higieny i prawidłowego doju miałem to, można powiedzieć, w mniej priorytetowej kwestii. Troszeczkę się pozmieniało, można powiedzieć, że czynnikami, które motywują nas, chłopców, do jakichkolwiek zmian, to jest pierwszy generalnie taki, że coś nie wychodzi, coś jest źle i trzeba zmienić, poprawić, albo kiedy zaczyna wychodzić nam coraz lepiej, wtedy po prostu mamy więcej motywacji, chcemy jeszcze lepiej. No i cóż, no mnie się te dwa czynniki nałożyły. Co do kwestii internetu, trzeba go wykorzystywać w dobrej wierze, bo wy widzowie dzielicie się na dwie kategorie. Jedna mniejsza, nie ukrywajmy, to jest taka, że wchodzą, o mój ulubiony youtuber coś stawił, no to cyk, łapka w dół czy negatywny komentarz i już czują się lepiej, a drudzy oglądają swoje filmy, chcą też czegoś się dowiedzieć, coś popatrzeć i co najciekawsze, podpowiedzieć mi, co ja robię źle, bo ja też niektóre rzeczy potrafię robić źle. Także co, przejdźmy do tematu doju. Generalnie jak udój powinien wyglądać, to każdy chyba wie, no przede wszystkim wchodzi krowa, wyczyścić trzeba strzyki, wymie, dopiero przejść do podłączenia krowy, po odłączeniu starać się nie dopuścić do pustodoju w trakcie doju, po odłączeniu dipping i generalnie wszystko. No generalnie tak, no cóż tu można jeszcze dodać, no jeśli chodzi o czyszczenie wymion, to trzeba no niestety jednorazowych używać, czy też szmatek, ręczników papierowych, cokolwiek, żeby nie przenosić ze sztuki na sztuki patogenów, bakterii, etc., etc. Ogólnie tych złych rzeczy, które generują nam somatykę. No ja do tej pory to robiłem tak, że jedna szmatka do wszystkich i lecimy z tematem po zakończonym doju, wymyta szlafem, odwieszona na rurze i czeka sobie na następny udój. No niestety to się nie sprawdziło. U mnie to jest tak, że 80-90% strzyków jest czystych, nie wymaga jakiejkolwiek tam ingerencji. To wynika z tego, że tutaj no, trzeba troszkę zadbać na tych legowiskach, żeby był porządek, żeby tak to wyglądało, no ale jest te kilka sztuk w stadzie, które no, mimo jakichkolwiek tutaj zabiegów, one i tak się uwalą tam, gdzie jest najbardziej brudno i tego nie zmienimy. Także dla takich sztuk warto przygotować coś, żeby tą higienę zapewnić, wyczyścić odpowiednio i potem generalnie po wyczyszczeniu mechanicznym jest u mnie dezynfekcja napryskowa, napsikuję każdy strzyk z osobna, żeby zdezynfekować, żeby to wszystko, co tam jest na tym strzyku, zneutralizować. Po spryskaniu około 30 sekund można podłączać aparat. Generalnie, żeby udój był dobry, trzeba nie jak krowa wchodzi od razu, cyk, aparaty udojowe i doimy. Trzeba dać jej tę około minutę przygotowania do doju, czyli wyczyszczenia, dezynfekcji, czy też przestrzyknięcia każdego strzyku. No jak to uważa, tak niech robi, żeby po prostu krowa zdążyła wydzielić oksytocynę, żeby nie było pusto doju, żeby nie było stresu, żeby było lepiej. Później, no tak jak wspominałem, buduj, staramy się, żeby tam nie było żadnych sytuacji stresowych, nie krzyczymy, cichutko, spokój, opanowanie. Po udoju obowiązkowo dipping, no obowiązkowo, jednak teraz już nabierając trochę doświadczenia, widzę, że dipping jest obowiązkowy. Mamy dwa rodzaje dippingów, gęste i dippingi rzadkie. Tutaj przybliżę kamerę, pokażę, jak wyglądają ogólnie wady i zalety tych dwóch rodzajów. Tak jak można zauważyć, rzadki, no to taka konsystencja wody, gęsty, taki bardziej żelowy, tutaj widać
coś takiego na palcu, no nie wiem czy tu widać, to się takie bardziej lepkie robi. I tak, oba generalnie dippingi są ok, z tym, że każdy ma inne zalety. Ten, mimo że się krócej utrzymuje na strzyku, głębiej wnika w kanał mleczny, głębiej go dezynfekując. Ten natomiast dłużej się utrzymuje na strzyku, bo generalnie kanał mleczny, którym płynie mleko, jest otwarty od 30 do, 4, do nawet 4 godzin po udoju. Wszystko zależy od sztuki. No i trzeba w tym ten okres właśnie zabezpieczyć przed wnikaniem wszelkiego zła, które nam będzie powodowało negatywne skutki, jeśli chodzi o komórki somatyczne. Także co? Bardziej ja jestem skłonny do dippingu gęstego, jeśli chodzi o kubek, jeśli chodzi o natrysk, no to rzadki. Co kto lubi, aby było, aby był strzyk każdy zabezpieczony dokładnie, to można kontrolować właśnie wzrokowo, jeżeli jest cały jednolicie wyraźnie zabarwiony, to wtedy dipping był wykonany prawidłowo. I tyle, jeżeli możemy zrobić o udój generalnie. No jeszcze tutaj dużo mamy zrobionego, co zacząłem omawiać, do zrobienia na legowiskach, także przejdźmy na legowiska. U mnie obora jest płytko ścielona na ściółce, jednakże to nie zmienia żadnego faktu, jeśli chodzi o główne, powiedzmy sobie, czynniki, które trzeba zachować. Trzy rzeczy muszą być ważne. Musi być legowisko czyste, suche i systematycznie dezynfekowane. Najlepiej, jeżeli byśmy to co drugi dzień posypali nawet zwykłym wapnem budowlanym, to nam w zupełności wystarcza. Jeżeli ktoś jest bardziej ambitny, może pokusić się o specjalistyczne do tego preparaty. Jednakże ja u siebie stosuję wapno budowlane i nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu staram się zdezynfekować wszystkie legowiska na oborze. 2 razy dziennie wszystkie odchody, wszystkie nieczystości są garniane, w szczególności jakieś wyciśnięte mleko. Na to trzeba zwrócić uwagę, to musi być zebrane, tego nie może zalegać, żeby krowa, która następna wejdzie w takie coś, nie położyła się w ten syf i żeby się tam nam te choróbska wszystko nie przenosiło. Także podsumowując, co musi być na legowisku? Czysto, sucho i zdezynfekowane. To jest profilaktyka, co możemy zrobić na oborze. Teraz może omówię, jakie środki ja stosuję, co u mnie, co mi przypadło do gustu, a więc tak, jeśli chodzi o dezynfekcję przed domem, udojem, no to jest tutaj natryskowa, jeżeli chodzi o dipping, to jest Avita Deep gęsty, jeśli chodzi o kubek, on mi bardziej po prostu się podoba, to ja preferuję, także ja tutaj stosuję markę polską, polskie produkty, z tego względu, że one jakością wcale nic nie odbiegają, jeżeli patrzymy na skład, no naprawdę nie ma czym się powstydzić, a cena, nie ukrywając, jest, można powiedzieć, adekwatna do tego produktu. Nie płacimy za jakąś tam markę, bo wiadomo, jeśli chodzi o dipping z tych, powiedzmy sobie, firm, które mają wyposażenie udojowe, że tak to określę, nie wymieniając, no to tam spojrzymy na ceny kilograma takiego środka, no to może być nawet 2 razy tyle niż tutaj prezentowany Avita. Także jeszcze mam dla was widzów na koniec taki drobną rzecz. Na sklepie avita.pl powpisując w koszyku kod pod zamówieniem KOSATV10 otrzymujecie 10% rabat ważny do wykorzystania do 31 kwietnia, ważny, wtedy możecie korzystać. Tam u nich na stronie nie tylko są preparaty związane z higieną doju, możemy znaleźć jakieś maści do wymienia, balsamy, gumy strzykowe, tutaj takie gumeczki silikonowe, ciekawe, to też testuję, zobaczymy jak to się będzie sprawować. No i ogólnie chemię do udoju, dużo rzeczy zootechnicznych, weterynaryjnych, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, także macie 10% rabatu ode mnie na te produkty. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnym.